Dzisiaj chciałabym trochę miejsca poświęcić powieści Gombrowicza, Ferdy Durkę. Ja wiem, że to już jest kolejna epoka, bo napisał ją i zresztą utwór dotyczy dwudziestolecia międzywojennego. Jeżeli chodzi o epokę, to nie będę mówiła za dużo, dlatego że trochę pamiętacie, bo niedawno mieliście ten okres literacki omawiany. Przypomnę tylko, że to się wiąże w jakiś sposób z powieścią Gombrowicza. Bardzo dużo w tym okresie mamy do czynienia z groteską. I teraz dlaczego to nie jest przypadek, że właśnie twórcy odeszli jakby od realizmu, posługiwali się właśnie groteską, czyli wyolbrzymieniem, przejaskrawieniem. Dlatego to jest moja opinia, dlatego że rozbił się świat, który trwał według określonych zasad przez wieki. Bo mamy rozpad państw, które istniały, Austro-Węgry, powstały inne, ale też na wschodzie zupełnie nowy system. System komunistyczny, socjalistyczny po wielkiej rewolucji. I dlatego ścierały się jakby takie dwa podejścia do tego, co było i do tego, co będzie. Jedni uważali, że trzeba trzymać się tradycji, tak samo w poezji, rytm, to skamandryci to propagowali, a inni mówili wyrzucić, zapomnieć o historii, wszystko było do niczego, my teraz tworzymy nowy świat i uznano, że liczy się 3 razy M, tak mówiła awangarda, miasto, masa, maszyna. Ale te zderzenia mają swoje odbicie właśnie w utworze Gombrowicza. Akcja rozgrywa się na wsi, w szkole i teraz najczęściej jak uczniowie omawiają ten, no co tu dużo nie mówić, bardzo trudny utwór, to wiedzą, potrafią wymienić przejawy groteski. Ale jak zadaję pytanie, a czemu, no po co się Gombrowicz wziął za tę groteskę? Czemu ona służy? To uwierzcie mi, no tak w 95% odpowiada mi milczenie. Czyli nauczyciele zwracają często uwagę właśnie na te przejawy, a nie mówią po co, czemu to służy? No i spróbujemy sobie odpowiedzieć na te obydwa pytania. Przypomnę tylko te przejawy groteski. Józio jest 30-letnim gimnazjalistą, co już jest śmieszne i przesadzone. W szkole uczy się na wiarę, czyli nie dopuszcza się absolutnie innego zdania niż to, które ma nauczyciel. I tu pamiętamy słynną zbitkę, kolejność słów, Słowacki wielkim poetą był. Są dziwne, śmieszne przezwiska, Bladaczka, Syfon, profesor Pimko. Groteskowy jest też pojedynek na miny, nie te wojenne, tylko na miny takie, no ja w tej chwili próbuję coś tam pokazać poprzez twarz. I to jest pojedynek Syfona z Miętusem. Nie wiem, czy pamiętacie, Syfon reprezentował głęboką myśl romantyczną, a Miętus takiego zwyczajnego, prostaka wręcz. No i kiedy Miętus zrobił niezwykle poważną minę, wpatrywał się nieruchomo w swój wyciągnięty palec. Wydawało się, że zwyciężył. Owszem, wszyscy tak uznali, ale Miętus co robi? No po prostu najprostsza metoda, żeby pokonać przeciwnika, czyli dochodzi do bójki. Groteskowe są też marzenia delikatnej Zosi z porządnej, tradycyjnej rodziny o królewiczu i o porwaniu. Tej groteski jeszcze tam jest dużo, ale mówiłam o tych najważniejszych. Teraz
Bardzo ważne są dwa sformułowania w Ferdydurke. To jest upupianie i przyprawianie gęby. Upupianie to jest proces, który polegał na utrzymywaniu młodzieży w stanie dziecinności, czyli ja to nazywam dziecięctwa, przez dorosłych, zarówno w domu, ciocie, wujkowie, jak i w szkole. Dlaczego taki proces? Bo kiedy młodzież zachowuje się jak dziecko, myśli jak dziecko, to nie buntuje się, nie jest przeciwnikiem, nie myśli samodzielnie. Czasami mi się wydaje, że w tej chwili zamiast szkoły upupia młodzież narzucanie poglądów przez telewizję. No, czasami to się cieszę, że bo dużo osób mi mówi, że a my w ogóle nie oglądamy. Czasami myślę, że to jest akurat dobre, ale brak samodzielnego myślenia to jest na pewno zły. To jest na pewno zły. Ale was dopuszcza się do tego myślenia i pamiętajcie, że to jednak jest najważniejsze w życiu. Drugim takim sformułowaniem jest przyprawianie gęby. I to też nie jest aż taki odległy proces, jakby się wydawało. Przyprawianie gęby to jest narzucanie opinii o kimś i niemożność wyjścia poza ten obraz, poza tę opinię. Być może czytaliście, kojarzycie, jak Józio się pilnował w rodzinie młodziaków, żeby nie podpaść, żeby nie pomyśleli, a i tak czuł, że oni już jego obraz mają w swojej głowie i nie może pokazać, że jest inaczej. Nie przekona ich. Gombrowicz tak w życiu myślał, podobno dlatego na wszystkich przyjęciach przybierał twarz maskę, bo wiedział, że pokazywanie siebie i tak nic nie da. I też sądzę, że w tej chwili mamy w ogromnej skali, stykamy się właśnie z tym przyprawianiem gęby, a najbardziej to widać u polityków. Uznaje się, że ktoś jest taki, taki, taki. Ileś tam osób mówi, nie, no zupełnie on przecież potrafi żartować, jest zupełnie inny. Ale telewizja uznała paru dziennikarzy znanych, powtarzają, pokazują w takie ujęcia, robią zdjęć, że wydaje się, że rzeczywiście ktoś jest okropny i odwrotnie. Osoby straszne, mające wiele na sumieniu w stosunku do ojczyzny, pokazywane są zawsze jako osoby światłe, wszystko im wychodzi i tak dalej. Także to nie jest lektura taka tylko przeznaczona do lamusa. Przy okazji lamus, sprawdźcie, co to było kiedyś i co oznacza teraz. Ale teraz wracamy do tego podstawowego, moim zdaniem, do tej najważniejszej sprawy. Czemu służy ta groteska? Ona służy w olbrzymieniu prawdziwych problemów, czyli tego, że za bardzo w szkole postawiono na romantyzm. Ja muszę wam tylko powiedzieć, że w okresie dwudziestolecia międzywojennego w jednej klasie przez pół roku omawiano tylko i wyłącznie pana Tadeusza. No to cieszcie się, że u was jest no, prawdopodobnie najwyżej 5 lekcji. Poprzez groteskę Gombrowicz też krytykuje skostniałe, nudne formy nauczania. I też przesadne trzymanie się zarówno tradycji, jak i przesadne zapatrzenie w to, co nowe. I krytykuje zarówno tę taką słodycz gościnności hurleckich, jak i przekonanie młodziaków, że trzeba iść z postępem, a dla nich dowodem na super postęp byłoby to, gdyby ich córka miała nieślubne dziecko, a dziewczyna też nie wiedzieli, że ją upupiają, pozwalali na wszystko, a przecież też następował tam proces upupiania, bo dziewczyna chciała się uczyć, a oni jej tu wyskakiwali z zupełnie innymi sprawami.
I właśnie ci młodziakowie, groteskowa jest ta duma z bycia, no już są tacy nowocześni, tacy straszliwie nowocześni. I też prymitywne, groteskowe jest zachowanie rewolucyjnego Miętusa, kiedy mówi do parobka, żeby za te wszystkie krzywdy, do służącego, przepraszam, żeby wreszcie nastąpiła sprawiedliwość historyczna i ma go strzelić po buzi. No a ten patrzy na niego po prostu jak na wariata. No i to wszystko, jeżeli chodzi o Ferdydurkę. Jeszcze drobna uwaga, na którą zwróciła mi moja operatorka, dzielna Agata, która już no, chce czy nie chce, musi słuchać tego wiele razy. Podobno pomyliłam się, mówiąc, że palec trzymał Miętus, syfon. Syfon jest reprezentantem właśnie tej idei romantycznej. Także bardzo proszę, żebyście nie zapamiętali źle. Dziękuję.